No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szyberal z tej strony, kolejny odcinek Diablo Immortal na moim kanale. Witam cię, Spiki. Dobry wszystkim, cześć. Twoja uległa wyszła, piękny nick. Dobra, przepraszam, na wstępie to znowu ten twój sexy głos, ale musisz to tak bliżej tą pałeczkę dać. Teraz raz, dwa, trzy i przycisk. A teraz? O, Jezu. I teraz powiedz jak się, tym sexy głosem, jak cię, tak się przywitałeś. Dzień dobry wszystkim. Boż. Mógłbym robić ASMR, ale nie będę. Ojej. No dobra. Idę za Charsi. Gdzie jesteś? Ty. Nie wiem, ja idę po śladach stópek. Dobra, okej. Okay. Ja jestem tutaj, gdzie... O Jezu, ile tu jest ludzi. Charsi. Mówią na to szczelina wyzwań. Ponoć prowadzi do tajemniczych krain zamieszkałych przez potwory. Awanturnicy konkurują już między sobą o to, kto zabije więcej tych makabrycznych stworzeń. Aha, czyli to jest ten moment, w którym chyba będziemy w rankingu, jeżeli pójdzie nam w miarę szybko. That's interesting. So it's a test of strength, then. Czekaj, bo jeszcze gadają. Yeah, sure, you can consider it a test. You can also find some rare materials in there. I've never been inside myself, but it sure brings a lot of people to my forge. Kiedy skończysz, zajrzyj do mojego warsztatu, a jeśli znajdziesz tam coś ciekawego, koniecznie weź ze sobą. Okej, okay, dobra. Pierwsze co, to ja muszę iść do... Tablica zleceń jest ukończona, okej. Okay. Ja bym, mój drogi, oddał żółtą rzecz do swojego schowka. Gdzie my mamy ten swój schowek? No to oddaj. O Jezu, muszę teraz wrócić tam. What the hell. Dobra, to poczekaj chwilkę, ja zaraz będę. Tylko zrobię szybki porządek sobie w tym, w ekwipunku. Ole, piękny miał... Widzieliście, co zrobił? Bez kitu, ale... To chyba był ten, łotrzyk. Nie wiem, jak to zrobił, ale zrobił to bardzo fajnie. Złota skrytka, dobra. Przenieść do skrytki. To przenieść do skrytki. A to sobie wszystko... Dobra, to sobie wszystko ogarniemy. Tutaj. Cyk. Hey there. Good to see you. Usługi. Razy, dwa, zy, cyzy. Pyk. Mamy zaklęty pył. Ulepszałeś coś? Jeśli chodzi o swój ekwipunek? To zawsze coś troszkę ulepszę. Jak mam możliwość, zawsze ulepszam. Bo nie będzie brakować, to będzie. Ja się nie bawię. Mhm. Jak się wkurzę, to zrobię uninstall. No nie, to jest darmowa gra, więc sobie nic nie tracimy, nie? Chcąc, nie chcąc. Dobra, już lecę. Moi drodzy, teraz będziemy... Zbadaj wejście do szczeliny wyzwań. Takie zadanie robić. No. Czekaj, to tu. Wejście do szczeliny wyzwań. A ten drugi kanał to jest pradawna szczelina. Dobra. Poziom pierwszy. Muszę do później Charsi iść. Nie wiem po co jeszcze. Poziom trudności szczeliny wyzwań wzrasta, gdy kończysz kolejne poziomy. Okej. Okay. Zdobywaj nagrody za ukończenie poziomu po raz pierwszy. Okej. Okay. Dotknij, aby wejść do szczeliny wyzwań. Dobra, wejdź. Gdzieś nas teleportuje. Ale Spiki gdzie? To ja nie wiem. Do szczeliny jakiejś. Pokonaj strażnika szczeliny. No to... Na razie z czasem się nie będziemy bawić. Nie, nie, w dupie to. Nie jest nam to potrzebne do niczego. Ślicznie. No ale to poziom pierwszy to. Myślę, że na razie. W miarę okej idzie. Okej.
Dobrze, że to jest w miarę prosto, nie? Że nie trzeba gdzieś na boki skręcać, bo człowiek... No, no. Ale nam to idzie. Ale to pierwszy poziom. Dobra, Szebi, nie jaraj się. O, tu już będzie mocny. Dobra, może i nie. Ale pięknie, ja pierdzielę. Człowieku, co my tu robimy? Dobra. Szebi po raz 10. To jest pierwszy poziom. Spokojnie. Bądź taki kozak na... Nie wiem, który to jest poziom maksymalny. Okej, zniknęło nam, tak jakby wiesz, to w lewym rogu, nie? I że postępy jakiejś szczeliny. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Pamiętaj, jak chcesz położyć? Ja mam cały czas to. Może się zwinął po prostu czas. No nie gadaj, że ty musisz... Strażnik szczeliny jest tutaj. Okej. Okay. O! Patrz mi! Wow! Endugu! Prawie jak Andrew. A. Ała! Ała! Chyba już. To już? Doskonała robota, dzieci z sanktuarium. Ty, no nie mogę... No już. No, nie ma żadnej nagrody. Czekaj, poczekaj. Podsumowanie. Pokonaj przeciwników, aby zwiększyć postępy w szczelinie wyzwań. No to już mamy. Kiedy pasek postępu się zapełni, pojawi się strażnik szczeliny. Pokonaj strażnika szczeliny przed upływem wyznaczonego czasu, aby otrzymać jednorazową nagrodę za każdy ukończony poziom szczeliny wyzwań. Czyli pewnie dostaniemy coś tu. No to wychodzimy chyba, tak? Mamy, ja jeszcze łażę. Tutaj a, no to dobra, to wychodzi... Znaczy to łazimy. No, nic, to wszedłem dookoła ten placek. Dobra, idziemy. Dobra, to idziemy. Zobaczymy, co to da. Czy chcesz opuścić? Tak. Wam. Miałem ogólnie czekać z waszymi komentarzami na jakieś, nie wiem, tipy i tak dalej. Ja kurde, nagrałem już ile dzisiaj? Z 5 odcinków nagraliśmy na zapas. Warzywniak, jaka gildia w ogóle. Piękne. No i co? Tak, przede wszystkim... Tak, to muszę odebrać. Faktycznie pasek mi się ten, że tak powiem... Zwęził, nie? Zwinął. Czekaj, bo teraz od groma tutaj pierdół muszę. Ulepszy przedmiot do trzeciej rangi. Takie tam... Zapoznaj się z handlarzem rękojeściami. To nie. Ja mam do kuźni się udawać. Tak, ja też. Tylko jeszcze szczelina wyzwań. Tu nam poziom solo. 1 na 2. Okej. Okay. Ale jeszcze coś tutaj mi się świeci. A, tu kolejny poziom. Nie wiem, co to za odgłosy były, ale niepowtarzalny zestaw jest dostępny do nabycia. A, dobra, znowu za pieniążki. To mnie takie coś nie interesuje. Możesz przedłożyć nowy wpis Besteriuszu. Wróć do miasta i użyj ołtarza Chora Dreamów. Okej. Okay. Czyli, że Bestariusz. Blokowano nowy wpis.
Leoryk okaleczył duchowych, którzy opowiedzieli się przeciwko arcybiskupowi Lazarusowi. Uderzył. Dobra, i dalej nie ma. No bo wiadomo, trzeba odblokować, nie? Kurde. Dobra, ty już jesteś pewnie u Charsi, tak? Tak. Zapoznaj się z handlarzem rękojeściami, przewodnik mam. Też masz to? Przy okazji, jako zielone? Zbadaj stoł jak na... Tak, zapoznaj się z handlarzem rękojeściami. I mam jeszcze zbadaj stoł jak na zbroję. I właśnie nie wiem, co pierwszy robić. Chodź do Charsi i zaraz zobaczymy, pójdziemy razem. Dobra, już. Charsi. Dzień dobry. Czego ci potrzeba, przyjaciółko? Zagraniczne zlecenia. Jesteś wreszcie. Dobrze ci poszło w szczelinie wyzwań? Ja cię nie widzę. Jeśli znalazłaś tam coś, czego nie potrzebujesz, możemy to rozłożyć i wykorzystać materiały do ulepszenia twojego ekwipunku. Nic nie może się zmarnować. Ach, zanim zapomnę. Zrobiłem coś dla ciebie. Rzuć okiem na stojak. Niech to będzie dowód mojej wdzięczności za pomoc dla moich sióstr. Mam nadzieję, że przyda ci się podczas kolejnej podróży. Skoro już o tym mowa, większość placu Rakisa jest teraz otwarta dla handlu. Wszędzie wokół znajdziesz sprzedawców i kupców. Zachęcam do odwiedzin. Jeśli nie wiesz, czego szukać, zacznij od rynku Wintona. Żegnaj. Porozmawiaj z Charsi, zbadaj stojak na zbroję. Ale cię nie widzę w ogóle. Ja ciebie też nie, dostałem coś od niej, nie wiem. Przywołanie drużyny. Mogę cię przywołać teoretycznie. Przywołać cię? No przywołaj. Feniks nie przebywa w aktualnej strefie. Czekaj, co? Wysłano prośbę przywołania. Jakąś prośbę ci dałem. Ktoś mnie pepie gdzieś tam, bo zatwierdziłem. Dobra, tu mamy kolejny kurs. Może nas przerzuciło na inną jakby tą, o. No jakby nie serwer, tylko wiesz. Znowu do Chelsea idę, kurde. Mhm. A tam ten stojak spadałem, że niby coś od niej dostałem, ale nie wiem co, bo nic nie widziałem. Ale dostałem spodnie. Od niej? Powiem ci szczerze, nie wiem, czy to od niej, czy to gdzieś mi za bestiariusz padło, ale tak jak teraz mam dar Azmira na 649 zdrowia, tak teraz wpadły mi niezawodne skórznie pożądania i mam zdrowie 949. 4 do witalności, 5 do siły woli. Ja mam prosperujące skórznie potrzeby i mam zdrowie 971, 6 do wytrwałości, 7 do siły woli. Ja pierdzielę. Dobra, rozłożę to. Hey there. It's good to see you. Rozłożę to, bo nie jest mi to potrzebne. Od razu może coś ulepszę. Na przykład tutaj. Zawsze to coś tam więcej. Tak jak mówisz, że nic nie tracisz przecież. A jak ci zabraknie, to tam olać to. Zbroja łuskowa. Dobra. Mamy to. No i chyba nie będę więcej kombinował. 6,5. Dobra, jeszcze to. Jeszcze to. Okej, gicio. Zbadaj stojak na zbroję. Dar Charsi. Teraz dostałem, wiesz? No, i co dostałeś? Niebieski pasek zdrowia 702. 6 do no to inteligencji. Ja coś takiego dostałem, no. I 2 gniazda. Tak, Dar Charsi. To nic ciekawego. No, nie wiem, czy to czasami... Bo ja ogólnie mam wyprawny pas potrzeby, zdrowie 971 i całkowity wynik 1071. 10 do wytrwałości i 10 do siły woli, a tu tylko 11 do siły woli. Hmm? I 3 gniazda, nie? Także... Myślisz, że ten, zostały. Że warto to rozłożyć, czy to raczej fabularne, za takie prezenty to lepiej zostawić? Chyba rozłożyć. Znaczy ja to rozkładam, wszystkie niebieskie, czarne, od razu nawet nie zastanawiam się w tej chwili. Tak. Udaj się na wielki rynek Wintona. Ja bym poszedł teraz z tym handlarzem, wiesz, zobaczył. Dobra, okej. Okay. Czekaj, bo nie mogę go kliknąć. Nie, kontynuuj zadanie główne, by ukończyć obecny cel przewodnika, czyli na... sprawa wyjaśniona. Musimy tam, no. Poczekaj, jeszcze tylko tutaj jakieś nagrody mi weszły. Co to znowu jest? Gracz kontra gracz. Tu mi znowu współczynnik bojowy podszedł. Jeszcze coś?
Nie, chyba nic mi się już nie świeci. Dobra, kontynuuj zadanie. No dobrze, w takim wypadku idziemy, mój drogi. Ile mamy? 15 minut, nie jest źle. Dzisiejszy odcinek, moi drodzy, zrobię wam troszkę krótszy. O! Ja. We have the finest goods the world over. Dobra, usługi. Kup, przedaj. Aha! Dobra, to jest bazar. Czyli to ten. Platyna. A skąd ja platynę wezmę? Po ile platyna? Dodatki opłaty w złocie. O ile platyna, poczekaj. Platyna to jest to. Ty, czyli czekaj, platyna masz 50. 500 platyny to jest 50 fioletu, a 50 fioletu to euro, 4 złote. Ale. Ale to chyba można jakoś wydropić, nie? Chyba tak. Znaczy, wiecie co, powiedziałbym, moi drodzy, że dajcie znać w komentarzach, czy to można wydropić, ale jak ja opublikuję ten odcinek, to już dawno raczej będzie to powiedziane. Witaj na naszym bazarze. Dobra, handel na bazarze. Hail and welcome to Winton's Grand Market, officially certified by Westmarch and a guaranteed fair trading ground. If you wish to buy or sell, we will gladly aid you for the smallest of fees. It can't hurt to look. New goods arrive all the time. No już pogadałem z nią, no i co? Porucznik Fizria. Over here. I think I have a few wares more suited to your skill set. Zakładam, że to jest czarny rynek, to co ten porucznik. I saw you leaving Winton's place. Perfectly fine if you're looking for jewels and that sort of thing, but I know there's more to being an adventurer than that. I'll trade you for any silver hilts, the coin of the Honorable Knights of Westmarch. Do good around here, earn a few, and your renown will foot the bill with me. Tego porucznika nie widzę. If you're interested in browsing what I have available, come find me at the Immortals Overlook. Until then. Jeśli chcesz zobaczyć, co mam do zaoferowania, znajdź mnie w przyczółku nieśmiertelnych. Bywaj. Porucznik Fizra, jak pogadasz z Tom... No, to wiesz, jak platynę pewnie... Chodź, bo to jest cinkciarz. No, ale nie wiem, gdzie on jest. No tutaj. Znaczy u mnie tutaj, u ciebie nie będzie. On stał, pogadałeś z Tom Dio? Tak, i później mi się na chwilę zapalił, ale później zniknął. A jakie masz zadanie? Teraz mam wrócić do warsztatu Kane'a. Dobra, czyli... Czyli okej, czyli teoretycznie... Czekaj, ten gościu jest tutaj, ja idę za nim. Cholera, zniknął. Czekaj, gdzie on jest? Statek transportowy. Pradawna szczelina. Handlarz rękojeściami, nawiguj. Dobra. Możesz iść tu, gdzie ja. Zobaczymy, bo wiesz co, wydaje mi się, że rękojeść wymienisz na platynę, a później platyną zapłacisz na tym. No, na markecie, nie? No widzicie, chyba sami, moi drodzy, do tego dojdziemy, nie, Spiki? Tylko o ile to jest... Sklep. Okej, okay. Dotknij, aby kupić. 16600. Tajemniczy, legendarny przedmiot. Tygodniowy limit zakupów, 1 na 1. 1600 rękojeści. Mamy 2600. Ja mam 2600, przepraszam. Ja mam 2800. Legendarny emblemat, pobudzenie kart. Emblemat, normalny klejnot, kamień przekucia, klucz pretendenta, prosty talizman. Czekaj, nieśmiertelni. Symbol dominacji. To mnie nie interesuje, znaczy na razie nie interesuje. Ograniczony czas. Złom, złom, zaklęty pył. Aha, to tu są takie jakieś... No po prostu lewe emblematy, no. Łe, nie opłaca się. Znaczy, nie, może i się opłaca, ale...
Na razie nie ma co chyba widzę bardzo. Nie, dokładnie. Zapoznaj się z handlarzem rękojeściami. To już tam w karnecie bojowym znowu, nie? W pykło. Nie wiem, tobie też raczej. Tak, tak, to już co oznaczyłem. Dobra. Wróć do warsztatu Kane'a? No chyba tak. Dobra, to idziemy. Idziemy, moi drodzy, do warsztatu Kane'a. Zobaczymy, co tam ciekawego mamy. Ta-na-na-ni-na-na. Da-da-di-da-da. Da-da-di-da-da. I zaś takie ten, o, pięknie, dobra, ścieżka do doków. Pewnie cutscenka będzie, no a jak? Kane, how goes your research? Have you found anything to help us destroy the shards? In fact, I've made quite a breakthrough. Poring through some of these ancient texts, I uncovered a man who knew more about the World Stone than anyone. One of the original Herodrim, named Zoltan Kool. My ancestor, Jared Kane, documented his experiences with the man quite well. It seems Kool would experiment with soul stones in his spare time. Soul stones? Yes, powerful artifacts intended to house the spirits of the prime evils. Apparently they too were shards of the World Stone. But only Zoltan Kool knew of their construction. In the end, he was killed by his Herodric brothers. Accounts differ as to how. No. It is clear the Herodrim made quite an effort to expunge his knowledge from the world. Searching the world over for traces of a man who died centuries ago is no small feat. I don't even know what he looks like. The task is arduous indeed. Fortunately, the Herodrim's purge was not as thorough as they believed. I was able to unearth a few records that may help us. There's even a drawing of Kool, if you're curious. Dobra, zbadaj zwoje na regale. No, jak typowy, bez kitu, jak typowy gość, który gdzieś tam jest czarodziejem, nie? Bez kitu. Zoltan Kool's paranoia may benefit us. It seems he hid a number of archives throughout the world. My research shows at least one of his libraries survived, buried beneath the sands of the Shasar Sea. That's beyond Chaldeum. Yes, it's quite the journey. In order to reach Shasar, you're going to need to book passage on a ship. Take that letter there on the table. And bring it to the captain in the Wolf City Tavern. He'll know what it means. Well done, Kane. I will make my way there at once. No dobra. Growing late. I should hurry to the tavern. Nogawice. Ty, a tu mam jakiś prosty talizman. Co to jest? Wymagany poziom 56. Co? Ja też mam coś takiego. 50? Coś tam dostaliśmy za coś. Ta, ale i tak to nic z tym nie zrobimy. Fuck and shit. Na statek. Tak? Udaj się do karczmy pod wilkiem. Do wilka? No, pytałem, pod wilkiem. Zawołać. Generalnie pod wilkiem. To by on przyszedł do nas. Szczur lądowy. Dobra, tutaj. Barman Bailey. I'm looking to book passage for a voyage to the Eastern Lands, and a friend told me that I might find help in this tavern. Would you know anything about that? Your friend's a wily one, whoever they are. Yeah, you're in the right place. But the guy you're looking for is outside. Pirates tend to get a little rowdy. Huh? What was that noise? Oh, God damn it. If they're starting a fight out there, they better not bring it inside. Well, what are you waiting for? An invitation to the tavern brawl? Right. I'll take a look. No jak zwykle musimy zrobić porządek. A, Spiki już zrobił porządek. A, dobra. Jeszcze coś? Opuść karczmę. No i już jestem.
A, patrz, Lisa dopiero teraz wróciła. Dobra, elegancko, brutal Jack Taro. Get out of here before the guards arrive. And don't look back. Jaki ja jestem BDS. No dobra, czek ty, oni mu na montach latają. Letting them walk was a wise move. Na mopach? Na montach. Never know when you'll be forced to work with them again. And it's not like the guard would have shown up at a place like this anyways. They seemed misguided, but harmless. Besides, I'm actually here to find a captain willing to make the journey to the Eastern Lands. You seem to be the man this letter was intended for. Letter? Let me see that. Remie, nadszedł czas, by upomniał się o przysługę. Bym upomniał się o przysługę. Ta awanturniczka niesie na barkach losy całego świata. Proszę, zabierz ją tam, gdzie musi się udać. Okej. Okay. I see. So Kane's calling in his favor, eh? That must be important. Where are we headed? Ever heard of the Shasar Sea? Of course I have. Didn't realize you had a death wish, though. I don't usually go that far out. But after this little spat, my men and I might need to spend some time outside the city. No, jak się zgodził szybko. You have a deal. Meet me at the dock when you're ready and we'll set sail. No dobra. Teoretycznie co, idziemy od razu? Do doków? Idziemy do doków. Ulepsz jeden normalny klejnot do drugiej rangi. Pierdziele. Na razie tego nie robię. Polecimy dalej. Zobaczymy, gdzie nas to zawiezie. Jak będzie wyglądała ta kolejna ta. Deckard Cain. You've made it. I take it my letter worked then. Here, I have something for you. I pray this serves you well as you brave the unknown. When you return, I will be here in my workshop. Until then, my friend. Myślałem, że z nami polecisz. Zachodnia Marchia, odblokowane automatyczne przemieszczanie. Dobra. Chaldeum and Shasar beyond it are a long way from Westmarch. Are you ready to take your leave? I am. Let's be off. No dobra, i teraz tak, mam porozmawiać. Lecimy do te morze, czy nie? No ja już mam porozmawiać z kapitanem Remem. Ja też mam, ale jak zaczniemy, to czy musisz zacząć? Aha, bo pewnie będzie cutscenka zaraz. No nie, no musimy się zgodzić, nie wiem, czy się zgadzamy, czy nie. A, no ja już jestem. Shasar Sea. Drier than expected. No, też wydaje mi się, że troszkę... Jestem na jakiejś pustyni. Give me the map, and maybe you live long enough to scurry away. Look at that. A stranger from out of nowhere to save you, huh? Ale nas pizdziel. A little help, please. Czekaj. Who are they? That is a question no native would ask. Those brutes were the Sand Scorpions, a group of vile murderers that I am overjoyed to no longer be a part of. Why don't you grab the key of Tiago and free me, hmm? Then we can talk more. Dobra, przeszukany, zakrwawiony klucz. Otwieramy, myślę, że jeszcze z nim będziemy walczyć. Chcesz się z nim rozmawiać, może. You are amazing, friend. Now, not every traveler waylaid by the Scorpions has the strength to fight back. Much less kill Tiago the Bloodthirsty. What brings someone like you to this forsaken desert? I'm looking for a library of an ancient mage. It is said to be buried beneath the dunes. Would you know anything about that? A little too forthright for these sands, friend. You never know who may be listening. But yes, I know of what you seek. Come, we can discuss these things in a safer place.
No, dobry pomysł. Podążaj za Zowem. Welcome to the Shasser Sea. A more turbulent and a cursed place you may never find. Skolopendry. Proszę. Z tego jest. The Sand Scorpions have never forgiven us for leaving them. But Tabri has a strength they lack. Come, you'll see. Where is everyone? Dobra, obozowisko Tabri. Odblokowano punkt nawigacyjny. Porozmawiaj z rannym człowiekiem. You there. What has happened? Oh, the Lacuni attacked again. Tabri and the others went to fight them. Those damn beasts attack without end. Listen, friend. To find your library, you will need to speak to our leader, Tabri. Unfortunately for you, she is in the midst of repelling a Lacuni invasion. But hey, it's not all sandstorms and wasps. Sure, there are a few panther monster people in your way, but a person of your skill can easily remove them, yes? No, ale Vaselina. Zov, the Lacuni are already at our gates. We need all the blades we can get. Of course, of course. Take my friend here, and I will join you once I have taken care of this man's spierdzieli jak moves. Nic. Dobra, lej. Idziemy na nich? Tak. Come this way, stranger. Idziemy na nich, ubijemy ich i ten. Kończymy odcineczek. Już 30 minut minęło, także... Łeb, tyle osób to. To tylko nasze liczy, nie innych. Znajdź Tabry. Już, już. Ujeżdżu za pięć. Dobra, Tabri znalazłem. Ale strasznie dużo tutaj jest potworów. To by też w sumie powiem. Chyba trzeba jakoś tutaj... Czyni tak. The balance is preserved. Dobra, tu jest potworna esencja, cyk, 1 na 10. Git, pogadajmy z nią. Excellent or terrible timing, stranger. While I appreciate your aid, I do not know who you are. What brings you to my camp? Your friend, Zov, I believe his name was, said I should speak with you. I'm looking for something buried beneath these sands. Ah. Friend is a strong word. If Zov sent you, he must see good omens in your arrival. But there is no fortune to be found here. Look around you. The Amber Blades are barely holding on against this threat, much less Vateos and his thugs. The desert sands devour hope. You should leave before they claim you too. Mm-hmm. Luck is all I can offer you, outsider. Leave. And may Fahir's eye never fall upon you. Fred, over here, this way. Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze chodźmy, wróć do tego. Zowa. Let me guess. Tabri told you to leave, hmm? Oh, that woman is surely the coldest person in a thousand miles. No wonder Vateos is frightened of her. Listen, your problem is an easy one. She believes you are going to be a burden, yes? So instead? We lighten the weight upon her shoulders. Simple. And I know exactly how we do it. Several of our men were dragged away in the last attack. Save anyone still alive and kill the Lacuni pack leader. Oh, and bring back proof of your kill. Tabri, for some inconceivable reason, favors action over words. No dobrze. Wróć do Zowa, uratuj bandytę bursztynowego ostrza. To mam. Zabij Alvasa. Też to masz? Czekaj, tak, tak? Inaczej, czekaj, powiedz coś dłużej. Mówię dłużej. A, dobra, to inaczej. Teraz, a co? Nie, teraz jest git, bo te twoje tak, to tak słyszałem, powiem ci, jak, no dziwnie słyszałem. Nawet bym nie powiedział, że... No, dobra, dziwnie.
Ale to never mind. Myślałem, że coś, albo internet padł, albo nie wiem. Czekaj, ja do skrytki sobie wrzucę ten klejnot, prosty talizman. Przenieść do skrytki, bo to na razie i tak 56 poziom. Po co nam to? To tylko ekwipunek będzie nam, kurde, zanieczyszczał, że tak powiem. Tu mamy kobalt. To trzeba sobie porozkładać, odzyskaj. A my, moi drodzy, 35 minut się żegnamy. No mam nadzieję, że się podobało. Tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Mamy kolejne miejsce, które gdzieś tam w jakimś stopniu trzeba zbadać. No jak możecie tutaj zobaczyć, mapa nie jest jakoś mega duża. Nawet bym powiedział, że bardzo malutka jest. Z takich dungeonów to jest wejście do grobowca Fakira. No i na chwilę obecną nie mam nic tutaj innego odblokowanego. Punktów nawigacyjnych też mamy mało, bo mamy punkt nawigacyjny Oaza i posterunek Seret. Także myślę, że to akurat szybko pójdzie. Zastanawiam się, jak tutaj przejdę, gdzie pójdę i jak tędy przejdę, to gdzie pójdę. No ale to już dowiemy się w następnym odcinku. Moi drodzy, speakerku, chcesz coś powiedzieć? Nie. Dobra. Bo ogólnie może szasz sarskie to jest do 36 poziomu niby poziom. A my które mamy? Ja mam 33, a ty masz 32. Dobrze, no to w sumie niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ale to pięknie powiedziałem, nie? Ale to jest jakie to było cudowne. Czekaj, co nas jeszcze czeka? Biblioteka Zoltuna Kula, poziom 35-41. Później są Góra Zawain, 46. Jeżeli źle czytam, to wybaczcie. 46-52 poziom. I Zamarznięta Tundra, poziom 51-55. A, jeszcze tu jest jakieś żółci bagno. No, ale to jest dobra mapa, to jest bardzo dobra mapa, żeby coś dodawać, jakieś kolejne dungeony albo pod ten minimapy. Bardzo fajnie to pomyśleli. Dobra, to jak ty, speakerku, nic nie mówisz, to ja tylko chciałem zaprosić na następny odcinek. Widzimy się, nie wiem, opis odcinka. Tam jest informacja, kiedy będzie następny odcinek. Także pozdro, Cheveral, hej. Hej.